Jest na maksa wzięta głośność. Pan? Ponieważ nie było mnie słychać, to się przywitam jeszcze raz. Witam wszystkich, którzy już mnie oglądają i tych, którzy być może będą mnie oglądali za chwilę. Słuchajcie, tytuł dzisiejszego mojego spotkania z wami jest refleksyjnie. Refleksyjnie dlatego, że bardzo dużo przemocy jest ostatnio w naszym kraju, takiej bardzo różnej przemocy, ale też bardzo dużo przemocy słownej. Ja chciałam trochę nawiązać do tego, o czym mówił Robert, jak mówił o dumie, nawiązać szczególnie do tego wiersza pastora napisanego w 1942 roku, gdy przyszli po komunistów, prawda? Znacie ten wiersz, na pewno pamiętacie. A mnie się zaczął kojarzyć z takimi słowami, gdy przyszli po okularników, nie protestowałem, bo nie byłem okularnikiem. Gdy przyszli po grubych, nie protestowałem, bo nie byłem gruby. Gdy przyszli po chudych i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, boję się po prostu, że ta przemoc się tak strasznie rozlewa po naszym kraju, że my sobie z nią coraz trudniej będziemy radzić. Nie to, że sobie nie poradzimy. Oznacza, że niewykluczone, że również będziemy sobie radzić z tym przemocą, bo jakby inaczej się nie daje, jest bardzo trudno. Słuchajcie, ja wiele razy w moich wejściach mówiłam o przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej. Mówiliśmy głównie o rodzinie, ale jak sobie tak popatrzymy, to tej przemocy ogólnej, nie chcę tu mówić o instytucjonalnej, bo o niej też mówiłam, ale to dotyczy konkretnego spotkania urzędnika z osobą, która przychodzi coś załatwić. Tutaj chcę bardziej zwrócić uwagę na to, że ta przemoc każdego rodzaju, o której mówiłam, no może poza seksualną, no bo na szczęście Andrzej Duda do mojego domu nie ma adresu, ale te wszystkie inne formy przemocy dzieją się naokoło. Przemoc ekonomiczna, ponieważ ludzie w tej chwili praktycznie tracą pracę. Przemoc fizyczna, ponieważ jesteśmy popychani na różnego rodzaju spotkaniach, które mają być spotkaniami łagodnymi, spotkaniami ludzi z ludźmi. No i przemoc psychiczna, obrażanie, poniżanie, straszne rzeczy, naprawdę. Ja się zupełnie nie mogę pogodzić z środowiskiem i nie powiedziałabym na to środowisko złego słowa. Na środowisko, na konkretnych ludzi być może tak, ale słuchajcie, ja na konkretnych ludzi hetero, na konkretnych ludzi z rządu, na konkretnych ludzi z jakichkolwiek innych organizacji mogę powiedzieć różne rzeczy, dobre i złe. I to samo tutaj. Takie, wiecie, zdania, które się mówi na ten temat, że to są ludzie chorzy, to ja mam jeden pomysł. Słuchajcie, idźcie wszyscy do lekarza i weźcie L4. Weźcie zwolnienia, bo może to, że wychodzicie na ulicę i tańczycie, i że jesteście kolorowi i że chcecie pokazać się z tej normalnej, fajnej strony, że jesteście jak każdy inny człowiek, który ma prawo do przyjaźni, miłości, spotkań, do kolorowych ubrań, do poruszania się jak chcemy. Może to jest za mało. Może właśnie trzeba pójść na jakieś notoryczne zwolnienie lekarskie, no bo jak się jest chorym, to się idzie na zwolnienie, to się nie pracuje, to się nie żyje w normalnym środowisku. Może jakaś taka akcja, która właśnie przyczłowieczy tą osobę, która jest nazywana osobą chorą. Przypuszczam, że żaden lekarz nie da wam takiego zwolnienia na to, że jesteście osobami LGBT. Da pewnie na to, że nie wiem, boli nas was noga, wątroba, oko, ale to boli też każdego innego z nas. Natomiast to, że jesteście pokazywani w taki inny sposób. Zobaczcie, ile osób jest przy okazji ranionych. No więc wy, tak? Wy wszyscy, którzy jesteście LGBT.
Wasi bliscy, rodzina, rodzeństwo, przyjaciele, ale też to wystąpienie matek pod Pałacem Prezydenckim. Słuchajcie, naprawdę ja miałam łzy w oczach. Wiele osób pisało w komentarze, że się popłakało. Przecież ludzie LGBT, ludzie wykrzyknik, tak, mają rodziny. To są sytuacje w ogóle nieprawdopodobne, ale też zobaczcie, jak się rani tych innych, czyli osoby, które być może jeszcze nie wiedzą same, bo są bardzo młode, kim są, stoją na rozdrożu, oni mało tego, że nie wiedzą, czy oni są LGBT, czy oni są hetero, czy oni są grubi, chudzi, bo oni jeszcze nie mają w ogóle żadnej normy, jeżeli można mówić tutaj o normie. Ale te osoby są nieuczone wielu rzeczy, dlatego one są też bardzo, bardzo narażone i wyjątkowo wrażliwe. I ta cała grupa innych, o których tak trochę przekornie mówiłam wierszem pastora, bo jeżeli już powstało w podkarpackiej gminie Tuszów strefy wolne od LGBT, to słuchajcie, w jaką stronę my idziemy? Ja na przykład nie będę chodziła w soczewkach, ja będę nosiła okulary. W związku z tym może się któregoś dnia zdarzyć taki moment, że będzie ławka tylko dla osób, które nie noszą okularów. Przecież my idziemy w jakiś totalny kanał przemocowy. I takie mam jeszcze przemyślenia dotyczące tej przemocy, która wokół nas jest, że my strasznie mało na ten temat rozmawiamy w domach, że od dziecka nie wiemy. Znaczy ja wiem i wy wiecie, ale też ja nie umiem sobie w tej chwili przypomnieć, właściwie na pewno tak się nie działo, że ze mną moi rodzice o różnorodności rozmawiali. No nie rozmawiali, dlatego że to były inne czasy, tak? Rozmawiało się o czymś zupełnie innym, na pewno się nie rozmawiało o różnorodności. Tu mi telefon bzyczy, przepraszam. Odbzyczę go już. Natomiast o tym się nie mówi. Dzisiaj, słuchajcie, przeczytałam i pchnęłam dalej taką informację, że kobieta wychodząca z Woli Park przed sobą miała jakąś parę, która każda z nich prowadziła wózek z dzieckiem. Jedno z starszym, trochę drugie z młodszym. I co się okazało, że w pewnym momencie kobieta odezwała się do mężczyzny imieniem Dawid, w związku z tym mamy imię. I tu przepraszam bardzo, że ja klnę, że tak powiem, telewizyjnie i publicznie, ale do tego wózka, do tego dziecka, które ten sok wylało, i z całej siły strzelił to dziecko w buzię. Wiecie, ja taki totalny wróg przemocy, uważam, że w ogóle nikomu nie należy dać w twarz i nawet tym, których nienawidzę, bym nie dała, ale jak można w ogóle małe dziecko uderzyć? Po pierwsze przemoc fizyczna, ale słuchajcie, jakie upodlenie potworne, jakie te inne rzeczy, to upokorzenie, ten ból, którego dziecko nie rozumie, ten psychiczny ból. I wyobraźcie sobie, że tylko zainterweniowała ta kobieta, która to widziała, a było tam bardzo dużo ludzi. Ona oczywiście podeszła, zwróciła uwagę, zapytała, jak tak można. No wiecie, to co usłyszała, to możemy się tylko domyślać, bo nie będę tego cytować i powtarzać. Zrobiła się tam dzika awantura i do tej kobiety podeszła młoda dziewczyna, która pomagała jakby jej w tej interwencji. Jeden z panów opuścił sobie szybkę samochodu, wystawił łokieć i przyglądał się tej sytuacji. Widział ją na 100%, nie zareagował. Ludzie wożący zakupy w koszykach, żaden nie zareagował, nawet na to, że tam już się zaczęła jakaś awantura robić. Ta pani, która pierwsza to zauważyła, zadzwoniła na policję. Oni w międzyczasie niestety zniknęli, no nie udało ich się zatrzymać, bo gdyby być może panowie zainterweniowali, no to można byłoby zatrzymanie obywatelskie zrobić. Słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, nawet nie chcę sobie właściwie wyobrażać, bo wyobrazić bym sobie mogła, co te dzieci przeżywają w domu, w swoim własnym, rodzinnym domu, który powinien być oazą bezpieczeństwa. I teraz słuchajcie, jak te dzieci nienauczone dobrych zachowań, które nienauczone są tego, że przemoc jest zła, przy których się być może, raczej może na pewno,
ocenia innych ludzi, ocenia się negatywnie. Nauczyciel głupi, tam jakaś baba stara, jak się ubrała, no tym podobne rzeczy. To jakie te dzieci będą? One będą wychodziły na ulicę i będą mówiły, że LGBT to nie ludzie. Więc my od dziecka, od małego dziecka musimy pokazywać te złe rzeczy dotyczące tolerancji. Kolejna rzecz, jaką dzisiaj zaobserwowałam, też puściłam to na swoim profilu, to taki filmik z TikToka, jak dziewczyna polewa malutkie dziecko wodą. To dziecko oczywiście się otrząsa, robi różne miny, ona robi jeszcze głupsze miny i się z tego śmieje. I słuchajcie, ten filmik z komentarzami, jakie to straszne, jaka ona głupia, jakie to obrzydliwe, że ona debilka, jest puszczane i puszczane i puszczane dalej, żeby wszyscy zobaczyli, jaka ona jest debilka. Natomiast jaka jest reakcja na ten film? Ponieważ zareagowała też moja koleżanka, która wiele lat współpracowała z policją, napisałam do niej: Ewa, masz lepsze, bo właśnie wtedy, kiedy mój internet zanikał dzisiaj, masz lepsze warunki, zgłoś ten film na policję. Czyli słuchajcie, cokolwiek zrobić, w jakikolwiek sposób pomóc osobie będącej osobą doznającą przemocy. Wszystko jedno, czy to jest okularnik, gruby, chudy, LGBT, czy to jest maleńkie dziecko, czy to jest stary człowiek. To spowoduje, że rzeczywiście jest nadzieja na to, że coś się zacznie lepszego dziać. Pewnie wszyscy już to widzieliście i słyszeliście, że LGBT to jest lepiej, gdyby był Trzaskowski. Może się coś zmieni w podejściu. No, przynajmniej prezydent nie będzie gadał takich rzeczy, jakie gada obecny, bo to jest jakaś w ogóle klątwa w naszym kraju. Ale nie zmieni to ludzi. Ludzi, tak? Czyli to, na co powinniśmy zwracać uwagę. Słuchajcie, zapamiętajcie jedną rzecz. Jeżeli ktoś was obraża, jeżeli ktoś do was mówi jakieś rzeczy, które są dla was trudne, które są dla was smutne, to pamiętajcie, że zawsze możecie powiedzieć: nie masz prawa tak do mnie mówić. I nie musicie dalej niczego kontynuować. Po prostu odchodzicie, ale wyrażacie swoje zdanie na ten temat. To jest taki moment, kiedy choćby jedna na, nie wiem, 100 osób, jak to usłyszy, będzie miała jakąś refleksję. Może wcale się nie zmieni, że następnego dnia już w ogóle nigdy do nikogo w żaden sposób zły nie powie, ale może będzie miała jakąś refleksję. Słuchajcie, my zamykamy uszy i oczy na przemoc słowną, która rani potwornie, która upokarza, przebrany jak pajac. Słyszałam nie tak dawno, jak wychodziłam ze Złotej. Przebrany jak pajac. A przepraszam za wyrażenie, g ciebie to obchodzi, jak ten ktoś się ubrał. Tak? Ale jeżeli ten przebrany jak pajac usłyszałby to i by się odwrócił i jakby oddał, tak? Czyli powiedziałby: a zobacz, krowo, nie wiem, jak ty jesteś ubrana, to wchodzimy w tą relację przemocową. Natomiast jeśli mówimy: nie masz prawa tak o mnie mówić, czy do mnie mówić, to my zamykamy drzwi, zamykamy tą sytuację. Ja wypowiedziałam swoje zdanie, że sobie nie życzę i jest ok. Słuchajcie, zadawanie bólu, na przykład mówienie: cholerne cioty. Sam wyraz cholerne jakby nie mieści się w sytuacjach przemocowych, ale połączenie tych dwóch rzeczy, no to jest potworne zadawanie bólu i upokorzenie. Poniżanie, wsiowy głupek, bo ktoś tam pochodzi ze wsi. I znowu słuchajcie, jeżeli ten człowiek, którego tak nazwano, podejmie dyskusję, a skąd ty jesteś, a taki, to wchodzimy w relacje przemocowe. To wcale nie oznacza, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że ja się poddaję i wyrażam zgodę na to, co o mnie powiedziano. Natomiast aha, ważne jest też przy tej słownej agresji, że ona ma taką jakby bardzo, bardzo cienką linię do przemocy fizycznej. Dlatego, że jak rzucamy te słowa do kogoś,
kto jest słabszy, bo pamiętajcie, że sprawca jest zawsze silniejszy niż osoba doznająca przemocy. Jeżeli on tak tą osobę wyzywa, mówi o niej takie rzeczy, to często też na przykład zaczyna w swojej agresji rzucać przedmiotami. To nie muszą być jakieś, wiecie, to nie rzuci od razu siekierą czy jakimś kamieniem wielkim, ale rzuci, nie wiem, zszywaczem fizycznej. To jest naprawdę jeden krok. I tutaj się trzeba tego bardzo przestrzegać. I jeszcze jedną rzecz, tak szybko na koniec, bo jeszcze mi została minuta. Ja wiem, że później zobaczę, kiedy skończę. Taka jeszcze jedna rzecz mi tu przychodzi do głowy. Słuchajcie, we wszystkich statystykach mówi się o tym, że przemoc słowna jest częściej kierowana do kobiet niż do mężczyzn o 50%, ale jest drugie badanie, które mówi o tym, że o wiele częściej jest reakcja ludzi na przemoc wobec kobiet niż na przemoc wobec mężczyzn. I to jest bardzo niepokojące, tak? Że jeżeli na przykład jesteśmy w pracy i to kobieta założyła tego dnia, nie wiem, czerwone szpilki i usłyszy, jak to było, HSP, a masz buty HSP. I ona pyta, a co to znaczy? Chce się pieprzyć. No bo jak można założyć czerwone szpilki, prawda? I choćby jedna osoba stanie w jej obronie i powie, proszę, ona ma super te szpilki, piękne nogi, super, więc jego powiedział, no niestety myślę, w sytuacji przemocy, która jest szerzona za przyzwoleniem naszego rządu, za przyzwoleniem policji, za przyzwoleniem tej grupy, która ma nas chronić w jakikolwiek sposób, każdego z nas, nieważne, czy tego w okularach z długimi włosami, z krótkimi, rudego, LGBT, czy nie wiem, dziecko albo dorosłego, to te grupy sobie pozwalają na coś takiego, co jeszcze większą siłą daje przyzwolenie ludziom w naszym kraju. I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chcę opowiedzieć. Ona dotyczy co prawda kobiety, jakbym się tak mocno zastanawiała, bo razy i słuchajcie, za każdym. I ona sobie uświadomiła, że ona podała jako swój służbowy mail Elcia małpa coś tam. I sobie pomyślała tak, no jeżeli ja sama pozwalam do siebie mówić Elcia, to ja nie mam prawa zwracać komuś uwagi, kto tak do mnie mówi. Więc dbajcie o siebie. Słuchajcie, w następnym wejściu będę chciała powiedzieć o przemocy wobec mężczyzn. Dzisiaj się z wami żegnam. Szkoda, że rwało, bo bardzo lubię z wami gadać. To mój internet coś tam świruje. No ale na wsi tak jest. Pozdrawiam was wszystkich. Zapraszam na jutro z Janną, potem Roman, potem Robert, a potem znowu ja. Do zobaczenia.